jeden z chyba z najstarszych. Najdający się tu nad tym placem. Witam, kochani moi, którzy przyjechali z całej Polski. Powstańcy i ich rodziny. Przyjechała córka legendarnego generała Andersa. Przyjechał syn Adam Kowalski. Witam was, kochani. Witam wszystkich z całego serca tu, na naszym placu Krasińskich. Przy tej okazji chcę powiedzieć, że minęło 25 lat, kiedy był odsłonięty ten pomnik i świętej pamięci prymas Polski Józef Klimt poświęcił. Jest to dla nas ruszająca też chwila. Druga bardzo ważna sprawa. Wczoraj w muzeum, naszym ukochanym muzeum, pan prezydent podpisał ustawę o ochronie naszego świętego znaku Polska Walcząca. Ustawowo jest on chroniony. To jest też dla nas bardzo ważna wiadomość. W imieniu wszystkich jego uczestników. Z głęboko tkwiącym w sercu, bolesnym cierniem wspominamy ogrom ofiar poniesionych przez cywilną ludność miasta, która choć bez broni bohatersko wspomagała walkę powstańców, jednocząc się wokół tych samych najdroższych wszystkim Polakom ideałów wolności i niepodległości. Walczyli i ginęli w imię honoru i ideałów, jakie przyświecały Armii Krajowej, zbrojnemu ramieniu Polskiego Państwa Podziemnego. Tu, w Warszawie, walczono nie tylko o Warszawę, lecz o Polskę, o tę samą wolną i niepodległą Polskę, o którą walczyli żołnierze w kampanii wrześniowej 1939 roku. Na Westerplatte, nad Bzurą, Warszawą, Lwowem i Kockiem. Ten sam sztandar woli walki przeciwko najeźdźcom nieśli polscy żołnierze walczący na zachodzie i wschodzie w szeregach pierwszej i drugiej Armii Wojska Polskiego i w oddziałach partyzanckich. Do walki tej do samego początku stanął cały zjednoczony i solidarny naród polski, zniewolony przez okupanta kraju. Powstanie warszawskie było konsekwencją tego wielkiego boju narodu polskiego o narodową godność, o należne miejsce wśród wolnych narodów świata, o prawo do życia w bezpieczeństwie.
Таню, Клавю, Гудю, Инне Флоренции, батальоне хлопцким, польская армия Людова, народовыщую и сбройную, польская партия социалистична, народова, организация войскова, войскова служба COVID, все годы были подпозорованы, подпозорованы одному поводству армии краевой. Помощь повстанцам нищие лютники польцы и альянцы. Дуже мимо спасовали немецкие артиллерии всяких лютничей, богатырство дочерали до войчонцы и Варшавы, доконуют сходуш крови и амуниции. Прошлось, однако, при этом бардо тяжкие страты. Сгинело вовчас 260 ручных лютников, с 36 зачарованных самолетов. Проба помочи повстанцам podjęta przez oddziały armii generała Berlinka, lądujące na przyczółkach Czerniakowskim i Żoliborskim, pomimo poniesionych ogromnych strat, nie zmieniło losu powstałych. 70 lat to prawie cała epoka. W tym czasie zmieniło się oblicze świata. Zweryfikowanych zostało wiele dokumentów, kolorów i tradycyjnych wartości. Powstanie warszawskie było jednym z najdramatyczniejszych wydarzeń w historii Polski. Nic więc dziwnego, że jego ocena, zwłaszcza polityczna i moralna, ciągle jest przedmiotem rozważań, a niekiedy skrajnie przeciwstawnych poglądów. Szeregi żołnierzy weteranów już w podeszłym wieku maleją z roku na rok. A im jest nas mniej, im bardziej dręczy nas myśl o przyszłość kombatanckiego ordosu. Czy stanie się on tylko urzędem rocznicowym? Czy zachować swoją moc jako źródło trwałych wartości stanowiących fundament narodowej i obywatelskiej postawy i przykład dla kolejnych pokoleń? Udział w naszych uroczystościach najwyższych władz państwowych, samorządowych, wojska, duchowieństwo oraz społeczeństwo Warszawy, którym składam najserdeczniejsze podziękowanie, traktujemy jako wyraz solidarności z ideałami żołnierzy Polski walczących. Dziękuję. Wszystkie marzenia nasze, naszego przyszłego pokolenia spełnili się. To jest naszym największym marzeniem i troską. My, którzy starzy odchodzimy, aby te młode pokolenie brało przykład, ale dobry przykład i naprawdę kochało naszą kochaną ojczyznę. No i tak, miłość ojczyzny to jest bardzo, bardzo trudna sprawa. Ale myślę, że właśnie doświadczenia nasze wpłyną, że następne pokolenia zrozumią, co to jest wolność. Bo przecież nie przeżywali wojny. Nie mogą tego zrozumieć, co my przeżyliśmy. I dlatego w
pronto si uccidono da nostri momenti. Poi colonne, finché colonne seco, dużo, dużo szczęścia w waszym życiu. Finché colonne seco.